Powiedzmy, że mamy dwa zestawy danych. Pierwszy zestaw jest taki: 2, jeszcze raz 2, 4 i jeszcze raz 4. Drugi zbiór danych to 1, 1, 6 i 4. Pierwsza rzecz, o jaką chciałbym Was zapytać, to czy jest jakaś liczba, przy pomocy której moglibyśmy zmierzyć, gdzie leży centrum każdego ze zbiorów? Wiemy już z poprzednich filmów, że taką liczbą jest na przykład średnia. Obliczmy średnią każdego z tych zbiorów. Średnia to suma wszystkich wartości podzielona przez ich liczbę. W pierwszym zbiorze danych średnia to 2, dodać 2, dodać 4, dodać 4 podzielone przez 4, bo mamy 4 liczby. 2 dodać 2 to 4, dodać 4 to 8 i dodać 4 to 12 czwartych. Równa się 3. Spróbujmy to sobie narysować na osi liczbowej. Albo może bardziej na wykresie. Narysujmy może jakiś wykres obrazkowy, na przykład wykres kropkowy. Wykres kropkowy w sumie jest rodzajem wykresu obrazkowego. Każda liczba ma odpowiadający jej obrazek, znaczek albo symbol, kropkę, gwiazdkę, cokolwiek. Niech będą kropki. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy dwie dwójki. Jedna dwójka, druga dwójka i dwie czwórki. Jedna czwórka i druga czwórka. I obliczyliśmy, że średnia wynosi 3. Miara tendencji centralnej wynosi 3. Nasza średnia na osi poziomej jest tutaj. Tak wygląda graficzna reprezentacja naszego zbioru danych i obliczonej średniej. I rzeczywiście nasza tendencja centralna wygląda, jakby była centralna leży dokładnie w środku symetrycznego obrazu. Oczywiście ma to sens, że centrum leży w centrum. Ok, zajmijmy się teraz drugim zbiorem danych. Tutaj średnia wynosi 1, dodać 1, dodać 6, dodać 4 i też dzielimy przez 4, bo mamy 4 liczby. 1, 1, 2, dodać 6 to 8 i dodać 4 to 12. 12 czwartych to również 3. Czyli ten zbiór danych ma taką samą średnią. Mamy inne liczby w każdym ze zbiorów, ale średnia jest taka sama. Ale. Już na pierwszy rzut oka widać, że mimo tej samej średniej dane w jednym i w drugim zbiorze jednak trochę się różnią. Narysujmy sobie ten drugi zbiór i jego średnią i zobaczymy, jaką różnicę widać na wykresie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy jedną jedynkę, drugą jedynkę, szóstkę i czwórkę. I obliczyliśmy, że średnia równa się 3. Tu jest średnia. To, co zmierzyliśmy przy pomocy średniej, czyli punkt centralny, średnia to miara punktu centralnego, tendencji centralnej, leży w tym samym miejscu na obydwu wykresach. Ale kropki, czyli odpowiedniki naszych danych, nie leżą w tych samych miejscach. Jak to się dzieje? Mówiliśmy już w innych filmach o pojęciu rozproszenia, albo inaczej zmienności. I wygląda na to, że ten zestaw danych jest bardziej rozproszony, że pojedyncze liczby, średnio rzecz ujmując, są bardziej odległe od wartości centralnej niż liczby w tym zestawie danych. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. W statystyce często się nad nim zastanawiamy. Oczywiście dobrze jest znać średnią, ale często chcemy też zmierzyć w jakiś sposób rozproszenie, oddalenie danych od średniej. I jeden z najprostszych sposobów, i najbardziej bezpośrednich sposobów na zmierzenie rozproszenia, to obliczenie, Średniej odległości wszystkich liczb od punktu centralnego, czyli w tym przypadku od średniej całego zbioru. Może brzmi to skomplikowanie, średnia odległość od średniej, ale zaraz się przekonamy o co chodzi, żebyście nie myśleli, że nadużywam słowa średnia bez powodu. Czyli chcemy obliczyć, jaka jest średnia odległość punktów pomiarowych od średniej. Liczba, którą wyznaczymy, ma już swoją nazwę nazywa się odchylenie przeciętne. Gdybyśmy chcieli ją dokładnie nazwać, to jest to średnie odchylenie bezwzględne od średniej. Czyli obliczymy odległość każdego z punktów, a właściwie wartość bezwzględną odległości, o ile położenie każdego z punktów odchylone jest od średniej, obliczymy różnicę położenia punktu i średniej, ale jako wartość bezwzględną. Na przykład każdy z tych dwóch punktów leżących nad dwójką, jest odległy od średniej o 1. Nie ma znaczenia, czy w stronę dodatnią, czy ujemną. Obliczymy średnią wszystkich tych odległości średnią odległości wszystkich punktów średnią odchyleń od średniej. No to obliczamy. Odchylenie przeciętne dla pierwszego zbioru danych średnią już znamy średnia równa się 3. Bierzemy teraz po kolei każdy z punktów i wyznaczamy bezwzględną wartość jego odchylenia od średniej czyli jego odległości od średniej. Po kolei. Pierwsza dwójka 2 odjąć średnia z tego wartość bezwzględna czyli to jest bezwzględne odchylenie dwójki od średniej dodać dalej mamy drugą dwójkę i obliczamy bezwzględne odchylenie drugiej dwójki od trójki od naszej danej odejmujemy średnią i z tego wartość bezwzględna to całkiem prosty wzór to jest odchylenie bezwzględne mówi jak daleko leży to 2 od tego 3 dalej mamy dwie czwórki Bezwzględna odchyłka czwórki od trójki, czyli średniej, i to samo dla drugiej czwórki. Obliczamy wartości bezwzględne, bo chcemy obliczyć odchylenie bezwzględne. Zresztą odchylenie niebezwzględne nie ma większego sensu. Obliczcie sami bez tych wartości bezwzględnych, zobaczycie co się stanie. I dzielimy teraz przez liczbę danych, czyli przez 4, bo chcemy, żeby było to odchylenie średnie. Dwa. Odjąć 3 to minus 1, wartość bezwzględna z minus 1 to 1. 2 odjąć 3 to minus 1, wartość bezwzględna z minus 1 to 1. Widać to też na wykresie. Ten punkt, ta kropka, jest odległa od średniej o 1. Ta kropka też o 1 od trójki. Jedziemy dalej. 4 odjąć 3 to 1, wartość bezwzględna z 1 to 1. Na wykresie ten punkt leży w odległości 1 od trójki. Wartość bezwzględna z 4 odjąć 3 to znowu 1. Widzimy, że w tym lewym przykładzie każdy z punktów jest odległy od średniej o 1. Wartości bezwzględne powodują, że nie mamy przy obliczaniu odległości wartości ujemnych. Interesują nas odległości bezwzględne od średniej. Nie obchodzi nas, czy punkty są oddalone w stronę dodatnią czy ujemną. No i mamy 4 punkty pomiarowe, i każdy z nich jest odległy o 1 od średniej, więc średnia odległość to 1 dodać 1, dodać 1, dodać 1, czyli 4, podzielone przez 4, czyli 1. Można na to spojrzeć tak: odległość tych punktów od średniej całego zbioru wynosi średnio 1. No i to na pewno się zgadza, bo każdy z punktów leży w odległości 1, więc średnia też wynosi 1. Sprawdźmy teraz, jakie uzyskamy wyniki dla drugiego zbioru danych. Możecie zatrzymać film i obliczyć samodzielnie odchylenie przeciętne dla drugiego zbioru danych. Wartość bezwzględna z odległości pierwszego punktu od średniej 1 odjąć 3. Dla drugiego punktu to samo. Dla następnego punktu wartość bezwzględna z 6 odjąć 3. I dla czwórki wartość bezwzględna z 4 odjąć 3. I dzielimy to wszystko przez 4, bo mamy 4 punkty pomiarowe. 1 odjąć 3 to minus 2, wartość bezwzględna to 2. Widać to na wykresie. Ten punkt leży w odległości 2 od średniej. Interesuje nas odległość bezwzględna, nie jest ważne, czy w prawo, czy w lewo. Tu mamy znowu 1 odjąć 3, czyli minus 2, i wartość bezwzględna to 2. To jest ta odległość 2 od średniej. Dalej mamy 6 odjąć 3, i z tego wartość bezwzględna, czyli 3, to jest ten punkt. 3 w prawo od średniej, to że akurat w prawo nie ma znaczenia, i na koniec 4 odjąć 3, czyli 1, i wartość bezwzględna to 1. I na wykresie to ten punkt i ta odległość w prawo od trójki. No i mamy 2, dodać 2, czyli 4, dodać 3 to 7, i dodać 1 to razem 8 podzielone przez 4 równa się 2, czyli dla tego zestawu danych odchylenie przeciętne równa się 2. A dla tego zestawu danych odchylenie przeciętne równa się 1. Obydwa zbiory danych mają tę samą średnią. Dla obydwu zbiorów średnia równa się 3, ale te dane są bardziej rozproszone. Średnio każdy z tych punktów jest oddalony o 2 od trójki, a w pierwszym zbiorze danych średnia odległość punktu od trójki wynosi 1. Odchylenie przeciętne, czyli średnia odległość bezwzględna od średniej, wynosi 1 a w drugim zbiorze odchylenie przeciętne, czyli średnia odległość bezwzględna od średniej, wynosi 2, czyli dane w zbiorze drugim są bardziej rozrzucone, bardziej rozproszone względem średniej.